Powrót Roberta Janowskiego do roli prowadzącego Jaka to melodia mógł być postrzegany jako triumfalny zwrot w jego karierze. Jednak zamiast spokojnego przejęcia stery po Rafale Brzozowskim, sytuacja szybko nabrała kontrowersji. Wypowiedzi Izy Zan dotyczące jego postawy mogły zaszkodzić wizerunkowi Janowskiego w oczach publiczności, sugerując, że jego zachowanie w miejscu pracy może budzić zastrzeżenia wśród współpracowników. Janowski, który był twarzą programu przez wiele lat, mógł zdecydować się na wprowadzenie zmian w studio, co jest częstym zjawiskiem po zmianie prowadzącego w programach telewizyjnych. Jego żądanie odnowienia garderoby, mimo że może wydawać się ekstrawaganckie, mogło mieć na celu stworzenie środowiska, które lepiej odpowiada jego osobistym standardom. Niestety, sposób, w jaki zostało to odebrane przez innych, zwłaszcza przez Izę Zan, mógł być odbierany jako nadmierne pretensje. Kontrowersje takie mogą mieć wpływ na atmosferę w zespole i sposób, w jaki Janowski jest postrzegany przez publiczność. Z jednej strony, jako doświadczony prezenter i artysta, Janowski z pewnością ma swoje metody pracy, które uznaje za skuteczne. Z drugiej strony, media mogą skupiać się na negatywnych aspektach jego powrotu, co może wpływać na relacje w zespole i odbiór programu przez widzów. Sytuacja ta pokazuje, jak ważne jest zarządzanie komunikacją w miejscu pracy oraz w mediach. Dla Janowskiego, będącego w centrum uwagi po powrocie do popularnego programu, ważne będzie, jak zarządza on obecnymi kontrowersjami i jakie kroki podejmie, aby utrzymać lub odbudować pozytywne relacje z zespołem i publicznością. Ostatecznie, sposób, w jaki rozwiąże te wyzwania, może zaważyć na dalszym sukcesie programu i jego własnej karierze. Powrót Roberta Janowskiego do Jaka to melodia wyznacza nowy rozdział zarówno dla niego, jak i dla programu. Stając na czele, Janowski postanowił wprowadzić kilka istotnych zmian, które miały odświeżyć format i dodać mu nowego blasku. Decyzja o ponownym wprowadzeniu Magdy Tal do programu, mimo że artystka musi przylatywać na plan z zagranicy, świadczy o chęci wzmocnienia zespołu muzycznego osobami, które są lubiane przez publiczność i mają swój unikalny styl. Jednak największym zaskoczeniem może być decyzja o ponownym zaangażowaniu Rafała Rudasia, którego ostatni raz widziano w programie w 2009 roku. Rudaś w międzyczasie skoncentrował się na swojej karierze muzycznej, wydając własne albumy i rozwijając swoje artystyczne horyzonty. Jego powrót do Jaka to melodia mógł wydawać się mało prawdopodobny, zwłaszcza że sam artysta wyrażał sceptycyzm co do sensu powrotu. Decyzja Janowskiego o przyciągnięciu Rudasia z powrotem do TVP mogła wynikać z chęci ożywienia programu i wprowadzenia elementów, które odświeżą jego oblicze. Rudaś, znany z charakterystycznego głosu i scenicznego doświadczenia, może przyciągnąć nową publiczność oraz dodać programowi muzycznego zacięcia. Choć początki Janowskiego po powrocie były burzliwe, szczególnie ze względu na konflikty i aferę medialną, jego decyzje odnośnie kierunku, w którym chce poprowadzić program, pokazują jego determinację do odnowienia. Jaka to melodia i przekonania, że może ono nadal cieszyć się popularnością. Niezależnie od kontrowersji, wydaje się, że Janowski skupia się na przyszłości programu, starając się zbudować silny zespół, który przyciągnie widzów zarówno muzyką, jak i ciekawymi osobowościami. Powrót Rafała Rudasia do Jaka to melodia wydaje się być strategicznym i przemyślanym ruchem, zarówno dla niego, jak i dla programu. Jego decyzja o ponownym zaangażowaniu w show, choć nieplanowana, pokazuje adaptacyjność i gotowość do wykorzystywania nowych możliwości w jego karierze. Dla Rudasia, który niedawno powrócił do publikowania autorskich utworów i stoi u progu wydania nowej płyty, uczestnictwo w programie może służyć jako platforma promocyjna, umożliwiająca dotarcie zarówno do stałych, jak i nowych odbiorców jego muzyki. Warto zwrócić uwagę na to, jak Rudaś podchodzi do równoważenia swojej kariery muzycznej między tworzeniem coverów a autorskimi utworami. Jego umiejętność łączenia tych dwóch aspektów kariery może wzbogacić jego wkład w program, przynosząc różnorodność muzyczną, która z pewnością zostanie pozytywnie odebrana przez widownię. Chociaż jego zaangażowanie w Jaka to melodia ma charakter gościnny i nie jest regularne, Entuzjazm Rudasia do powrotu i pozytywne nastawienie mogą mieć znaczący wpływ na odbiór programu przez publiczność. Jego radość z powrotu, a także uznanie dla artystycznej ewolucji programu, sugeruje, że jest to dla niego więcej niż tylko okazja do promocji własnej twórczości. To także możliwość bycia częścią czegoś, co uznaje za wartościowe artystycznie. Rudaś wyraźnie podkreśla, że choć jego rola w programie jest ograniczona czasowo, to jednak ma znaczenie dla jego kariery artystycznej. Jego powrót do Jaka to melodia stanowi więc ciekawy rozdział w jego zawodowym życiu, który może przynieść korzyści zarówno jemu, jak i programowi, dzięki jego doświadczeniu, umiejętnościom i charyzmie.